Stefania Grodzieńska o bezsilności. Ignacy mieszka u mnie w wannie. Jest mianowicie karpiem. Okoliczności, które połączyły nasze losy, były tak proste, jak proste bywają najczęściej okoliczności, które łączą ze sobą czyjeś losy. Kupiłam go na święta z zamiarem zabicia, a potem zjedzenia nieżyjącego. Ponieważ jednak dozorca wyjechał do syna osiedlonego w Koźlu, sytuacja się skomplikowała. Nikt inny w domu nie chciał zabić Ignacego. Kupiłam więc w barze rybnym nagłe zastępstwo na święta, a Ignacy zamieszkał w wannie. Było to 9 lat temu. Marzyłam zawsze o jakimś żywym stworzeniu. Psa nie mogłam trzymać, bo nie mamy warunków. Oswoiłam więc 3 myszy w kuchni, ale potem przygarnęłam zmarzniętego małego kota, który mi zjadł te myszy. Straciwszy serce do kota, oddałam go dozorcy. Dozorca zresztą zabrał kota do Koźla i podarował synowi, który pragnął wytępić myszy. W Koźlu jednak kot zżerał słoninę, a myszy nie tknął, za co został wyrzucony i zginął marnie. Zginął prawdziwie współczesną śmiercią, po części za to, że żarł myszy, a po części za to, że ich nie żarł. Kiedy więc samo przeznaczenie ocaliło Ignacego, postanowiłam go w ogóle nie zabijać. A zresztą w krótkim czasie przywiązałam się do niego i tu zaczął się właściwy konflikt. Ignacy nie zwracał na mnie najmniejszej uwagi. Nie reagował na mój widok. Nie istniałam dla niego. Wiedziałam, że gwałtownością nic nie wskuram. Postanowiłam więc być cierpliwa. O, karpie żyją podobno ponad 100 lat, więc mam dużo czasu. Nie wiem wprawdzie, w jakim wieku jest Ignacy, ale wygląda młodo. Ignacy, mówię do niego, kucnąwszy przy wannie. Ignacy, to ja. Nic innego nie mówię, bo w tym już jest wszystko. Ignacy, to ja. Ignacy. I pochylam się nad wodą, żeby mnie zobaczył jednym z oczu. On mnie widzi. Przekonuje się o tym zawsze na nowo w bolesny sposób. Kiedy wyciągam rękę w jego stronę, ucieka z obrzydzeniem. Od 9 lat wyciągam do niego rękę najłagodniejszym, najcichszym gestem w nadziei, że któregoś dnia przybliży się i ufnie dotknie moich palców mokrym pyszczkiem. Ignacy, to ja! A on pływa po wannie. I wiem, że żaden mój najbardziej szalony czy rozpaczliwy czyn nie może go poruszyć. Obojętny jak rzecz. Więcej, obojętny jak mężczyzna, który odszedł. Ale to dopiero przecież 9 lat. Może się jeszcze zmieni. Kiedy za ścianą ktoś ćwiczy zawsze tę samą sonatę Mozarta, myląc się zawsze w tym samym miejscu, a za oknami klapią mokre kluchy paskudnego warszawskiego śniegu, marzę. W wyobraźni rządzę ja. Oto któregoś dnia przykucnę koło wanny i szepnę: Ignacy, to ja. A Ignacy wynurzy głowę z wody i powie... Nie, powiedzieć to on nic nie powie, przesada. Ale zaszczeka albo zagwiżdża. Tak, najprędzej zagwiżdże. A kiedy wyjadę na urlop, będzie bardzo smutny. Nie masz pojęcia, jak on za tobą tęskni, będą mi opowiadać domownicy. Zabrałabyś go ze sobą w miejsce do tej jastarni, bo on tu nie je, nie pije.
To są marzenia. Ale tak naprawdę to wystarczyłoby mi, żeby na mój widok łypnął okiem. Za tyle lat czułości jedno łypnięcie okiem spytacie i już dobrze? Tak, kochani. Czy naprawdę tego nie rozumiecie?